Witam Was, koni, bardzo serdecznie. Patryk Rojerewski z tej strony. Kolejne inforojki. Dzisiaj dwie, nawet trzy zasadnicze kwestie dotyczące HTR-u, czyli charytatywnej tarczy Roya. Ba, nawet cztery, kochani. Także fajny konkret. Trzy kanały polecone. Kulturalni, zapowiedzi na najbliższe dni, pewna, myślę, sympatyczna impreza, informacja dotycząca imprezy we Wrocławiu. Kochani, jedziemy, przed nami. Ty jesteś Święty Mikołajem, akcja charytatywna, wygraj gry. I tutaj zarówno Kuki, jak i Misiek przygotowali bardzo sympatyczny materiał wideo, który ma za zadanie pomóc najbardziej potrzebującym milusińskim najmłodszym. Kochani, zapraszam serdecznie do zapoznania się z tym materiałem. Następnie przechodzimy do pomocy dla Marty. Kim jest Marta, co ją spotkało, co potrzebuje, jak można jej pomóc. Dowiecie się wszystko, tym razem nie z filmiku na YouTubie, ale ze specjalnej strony w serwisie Facebook. Podobnie jeśli chodzi o serwis Facebook, tutaj kwestia 1% dla Andrzeja w ramach pomocy w leczeniu nowotworu kości, na który biedny Andrzej choruje, i tutaj również możemy się zapoznać z tematem, jak można mu po prostu nieść pomoc. Następna, czwarta i ostatnia kwestia to enigmatyczny termin Let's Save the Children Together. Kochani, zapraszam serdecznie, zobaczycie, o co chodzi. Nie opisuję tego dokładnie, zostawiam to w charakterze niespodzianki, która dodatkowo powinna Was zmobilizować, byście weszli w ten materiał. Kochani, a propos przyszłotygodniowej, 11. dwudniowej edycji paintballu z Rojem we Wrocławiu, odwiedzi nas Techland, dokładnie 7 osób z Techlandu, także będzie możliwość poznania twórców wrocławskiego studia, który wspiera, dając gry w ramach prezentów, praktycznie każdą edycję, za co serdecznie dziękujemy i bardzo serdecznie zapraszamy zarówno właśnie wspomniany Techland, jak i osoby, które nie są jeszcze zdecydowane, czy się na ten evencik wybrać. Kochani, przechodzimy do kulturalnych w składzie niemałym. Mianowicie serdecznie pragnę podziękować za kulturę w komentarzach Wiktorowi Błotnickiemu, Sławomirowi Szmulikowi, MySlenderboyRex97.pl, Kondek.pl, JamSamuraj, ZieluTM i Itero.pl. Gratulacje i gromkie brawa dla tych osób w dniu dzisiejszym. Kochani, zanim przejdziemy do ostatniej kwestii, czyli trzech kanałów polecanych, zapowiedzi na najbliższe dni. Weekend otworzy nam vlog, czyli tak jak obiecałem, wracamy do vlogów. Tydzień temu było sentymentalnie przez gry. Także powoli zaczynam wracać do tego, co w sumie sprawia mi największą frajdę, czyli vlogowanie. Następnie będzie long short łamany przez Roy Time Strategy. W niedzielę na pewno wskoczy jakiś sympatyczny Battlefield oraz Royo Fun Games. Także zapraszam wszystkie osoby na spędzenie kolejnego weekendu na moim kanale. Co do wspomnianych trzech kanałów polecanych, ich lista tworzy Mega Koksu 1, 2, 3 z bardzo mocnymi propozycjami ostrych, hardkorowych, dorosłych, krwistych RPGów i nie tylko. Znajdziemy tutaj nie tylko bardzo fajne prowadzenie rozgrywki, ale przede wszystkim ogromny nacisk na RPGi. Tak jak ostatnio w sentymentalnie przez gry było Jade Empire, to mamy Let's Play chociażby dla niezdecydowanych, mamy Stalkery, Obliviony, Bulletstormy, Rizeny, Dragon Age, Batmany. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda i bardzo fajnie to brzmi. Następnie Tosiek 04. I tutaj co przykuło moją uwagę, to przede wszystkim cykl Uczy, po prostu, i trzy kropeczki, uczy hodowli zwierząt, higieny, diagnostyki. Bardzo fajna sprawa, urozmaicająca content, który przede wszystkim gamingiem stoi. Także polecam serdecznie, po prostu to się. Trzeci, ostatni kanał polecany to jest Rzymianin 2.2. Gry, mody, poradniki, newsy, blog, modelarstwo. I na tym mógłbym zakończyć polecanie kanału, bo już same te podtytuły bronią się same, oferując naprawdę zróżnicowany i bardzo sympatyczny content właśnie na kanale wspomnianego Rzymianina 22. Także subujcie, pomagamy,
zapoznajemy się, czekamy, gratulujemy kulturalnym. Z mojej strony nie pozostaje mi standardowo nic innego niż życzyć Wam sympatycznego i bezpiecznego weekendu. Serdeczna tarcza, kochani, hejos!